Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z Odrą Opole. Z nami jest trener Radosław Sobolewski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Zaczynamy od raportu. Z piątkowego meczu wyłączeni są Kamil Broda i Wulnet Basza, którzy są w procesie rehabilitacji. Zaczęli już zajęcia w siłowni i w kolejnym tygodniu powinni zostać włączeni do zajęć z drużyną. Z kolei Kuba Błaszczykowski i Zdenek Ondraszek trenują z drużyną z coraz większym obciążeniem i w coraz większym wymiarze czasowym. Zapraszamy do zadawania pytania. Bartosz Karcz. Dzień dobry. Czyli rozumiem, że to pytanie, które najczęściej padało w tym tygodniu wśród kibiców o Dawida Żunkę, jest pozytywne, jest do pana dyspozycji na jutro, tak? Tak, jest Dawid do dyspozycji, tak jak powiedziałem, to jest naprawdę mocny charakter i do końca wierzyłem w to, że będzie mógł wystąpić i tak się wydarzyło. To teraz do tego, z jednych, których nie ma, czyli Kamil Broda, bo ostatecznie Wisła nie zdecydowała się sprowadzić jeszcze jednego bramkarza. Wiem, że są furtki w przepisach, gdyby coś odpukać się, nie daj Boże, stało kolejnemu z golkiperów. Natomiast ja chciałem zapytać o stan zdrowia Kamila. Na jakim on etapie rehabilitacji jest? Czy można to jakoś określić, kiedy on wróci, czy nie podejmie się pan takich prób? Tak jak Karolina przedstawiła, no, ma gdzieś tam ruszyć z treningami już w najbliższym czasie, no ale jak zareaguje jego organizm właśnie na trochę większe obciążenia, no to dowiemy się dopiero po fakcie. To nową twarz w zespole chciałem zapytać również. James Igbekeme, trudne nazwisko, dołączył do zespołu. Chciałem zapytać, na jakim on etapie przygotowania fizycznego jest, to po pierwsze, a po drugie, czy zdążył się pan już, nie wiem, poprzez rozmowę z nim zorientować, jak on wygląda piłkarsko, bo on ostatni mecz o stawkę zagrał 1 września, to jest dosyć duża przerwa. Kiedy ewentualnie można będzie powiedzieć, że on jest rzeczywiście do dyspozycji takiej, żeby myśleć o, nie wiem, posadzeniu go chociażby na ławkę? Jeżeli chodzi o tą pierwszą sprawę, czyli o aspekt fizyczny, James tak naprawdę jest już gotowy do grania. Widać, że pracował nad sobą, widać, że tutaj nie ma żadnych, ale to żadnych zaległości, jeżeli chodzi o ten aspekt. Na pewno problemem może być właśnie, mogą być sprawy związane z piłką i jak będzie czuł się pewnie w nowym otoczeniu właśnie, jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie. Natomiast James jest do dyspozycji już na ten mecz. A w meczu z Polonią Bytom zagra? Są? A w sobotnim sparingu z Polonią Bytom go zobaczymy? To się okaże. Dobrze, to jeszcze będąc przy głosie zadam jedno pytanie, już przechodząc do gry, bo już Gdyni pan o tym mówił, że taka pierwsza połowa nie może się powtórzyć. Ja chciałbym spytać, czy po takiej analizie trochę bardziej głębokiej w kolejnych dniach znaleźliście przyczynę i jak rzeczywiście doprowadzić do takiego stanu, no, żeby drużyna grała od pierwszej minuty, a nie od 46. Oczywiście, że przeanalizowaliśmy to, gdzieś tam odpowiedź jest, no, można powiedzieć, prosta, bo graliśmy na bardzo, w pierwszej połowie graliśmy na bardzo niskim procencie skuteczności, jeżeli chodzi o pojedynki, czy to w ataku, czy to w obronie i w ten sposób się po prostu nie da dobrze grać. No i, natomiast bardzo mnie cieszy ta reakcja zespołu, jeszcze może 2-3 miesiące temu podejrzewam, że ten zespół by się rozsypał i ten mecz mógłby się skończyć naprawdę w większym wymiarze, jeżeli chodzi na korzyść Arki Gdynia. Natomiast wyszedł zespół, który no, chce bić się o swoje i tak naprawdę jak tylko poprawiliśmy ten aspekt, jeżeli chodzi o ten procent wygrywanych pojedynków i w ataku, i w obronie, jak to już się gdzieś tam przechylało na naszą korzyść, w tym właśnie momencie strzeliliśmy te 3 bramki i to jest taki fajny sygnał, że ten zespół nie ma zamiaru się poddać, nawet jak przy jakichś tam niewielkich niepowodzeniach, chwilowych niepowodzeniach, bo to mogę tak nazwać tą pierwszą połowę, no to jednak wychodzi zespół bardzo mocno nastawiony na to, żeby odrobić straty i w konsekwencji również wygrać tak naprawdę bardzo ciężkie spotkanie. Michał Knura. Ja chciałem jeszcze do nowego zawodnika nawiązać, bo pan tydzień temu, kiedy rozpytaliśmy o wzmocnienia, pytał, że klub cały czas pracuje, nawet pod kątem kolejnych okienek już. Czy to był piłkarz, którego mieliście na radarze już dłużej, czy ten temat się pojawił, powiedzmy, w ostatnich dniach?
To może, no, nie chciałbym zdradzać właśnie tam gdzieś od kuchni, jak to wyglądało. Bartosz Karcz. To ja jeszcze o meczu jednak jutrzejszym. Pierwszy mecz z Resowią wyglądał w ten sposób, że ona tutaj stanęła dosyć głęboko. Zresztą nawet trener Hajdo nie ukrywał tego, że byli przestraszeni. Wy ich presowaliście, wychodziło to dobrze, skutecznie. Drugi mecz troszkę odwrotność, bo to Arka was dosyć tą agresywnością, no można powiedzieć, przytłoczyła to może za duże słowo, no, ale była bardziej agresywniejsza w tej pierwszej połowie i mieliście z tym problemy. Chciałem spytać, jakiej Odry pan się spodziewa tutaj? Czy ona też stanie głębiej? Macie jakieś pewnie obserwacje po meczu z Podbeskidziem tej drużyny? Czy spodziewa się pan, że jednak będą chcieli grać bardziej na wymianę? No i jak zespół do tego podejdzie? Czy biorąc pod uwagę, że były dwa mecze różne, czy będzie jakiś plan numer trzy? Co zrobi od rana, to tego tak na 100% tego nie wiemy, ale możemy jedynie przypuszczać, no, po analizach dotychczasowych meczów. Pierwsze, co się rzuca w oczy, no to na pewno jest to zespół inaczej grający niż na jesień. Naprawdę kompaktowo, naprawdę mocno broniący. Świadczą o tym też te ostatnie dwa mecze, dwa ciężkie tak naprawdę wyjazdy z Podbeskidziem i z Zagłębiem Sosnowiec, i zespół Odry nie traci bramki. Jak wyjdą na nas, no to tak jak mówię, zobaczymy. Ja to podkreślam cały czas, my chcemy grać swoje. Oczywiście, no, też gramy przeciwko ambitnym drużynom, które mogą gdzieś tam nam popsuć zamiary. Natomiast my chcemy grać agresywnie, chcemy grać wysoko, chcemy przebywać na połowie przeciwnika i będziemy dążyć do tego, aby ta gra wyglądała. Natomiast wiem, że czeka nas, no, na pewno bardzo trudne spotkanie. Zespół Odry, no, nie stracił bramki, to o czymś na pewno świadczy. Będziemy musieli naprawdę cierpliwie, ale wiadomo, z ogromną determinacją, z ogromną agresją gdzieś kruszyć ten mur, abyśmy mogli się cieszyć z trzech punktów, abyśmy mogli się cieszyć przynajmniej z tej pierwszej strzelonej bramki. Taki mamy plan na ten mecz. Mam nadzieję, wszystko nam wyjdzie tak, jak sobie gdzieś tam zakładamy, żeby po prostu zagrać, no tak jak powiedziałem, też chciałem przed Arką, żeby zagrać i konsekwentnie, i gdzieś tam oczywiście, jeżeli chodzi o styl też, żeby to zademonstrować, atrakcyjny styl, i tak samo chcemy zrobić w tym, przy okazji tego meczu z Odrą. Bartosz Karcz. Karolina już mówiła tutaj o postępach w coraz większych obciążeniach Jakuba Błaszczykowskiego i Zdenka Ondraszka. Natomiast chciałem o Alana Urgę zapytać, czy on już znajdzie się w kadrze meczowej na mecz z Odrą, czy jeszcze musi troszkę poczekać, bo on już jest trochę ten krok do przodu zagrał w sparingu. Zgadza się, no, Alan jest gdzieś tam ten kroczek do przodu, no jednak, no, musimy mieć z tyłu głowy to, że gdzieś Alan, no, naprawdę długo miał rozbraz z piłką, i kiedy dojdzie do formy, kiedy dojdzie do dyspozycji, że będzie mógł pomóc zespołowi, no to tak naprawdę pokażą najbliższe tygodnie. Zwiększamy na pewno obciążenia Alanowi, zwłaszcza widać, że potrzebuje treningów z piłką, bo to tak naprawdę na siłowni spędził szmat czasu, więc też to zależy mi na tym, żeby w tych sparingach już jeszcze w dłuższej formule występował, i tak mam, taki mam plan na tą sobotę. No ale kiedy Alan skoczy do 20, no to jeszcze musimy na to poczekać. Chciałem zapytać o właśnie te sparingi. Teraz gracie z trzecioligowcem, to jest jeszcze taki dobry termin, bo oni są na tydzień przed swoimi ligami. Wy nie macie rezerw, i czy ma pan w głowie jakiś taki plan na kolejną część tej rundy? Czy na przykład jakieś mecze w środku tygodnia z innymi drużynami, które też będą chciały ograć tych, co nie grają, bo żeby jakoś ten problem rozwiązać i zapewnić jednak takie jednostki treningowe, mecze tym piłkarzom, którzy mniej będą przebywać na murawie?
Na pewno, biorąc pod uwagę liczebność naszej kadry, no, założenie jest jedno, żeby grać takie sparingi i organizować takie sparingi właśnie zawodnikom, którzy nie będą dostawać minut w lidze. To bezwzględnie nasza koncepcja to tak wygląda. Mamy też w najbliższej przyszłości zaplanowany, można powiedzieć, trening, mecz kontrolny z naszą Celiotką, to też będzie fajne doświadczenie, ale później będziemy no, szukać drużyn, które mimo również no, już rozpoczynającego się sezonu będą po prostu chciały, tak jak my, przykładowo rozegrać sparingi, więc będę starał się, jak tylko to będzie możliwe, rozgrywać takie właśnie mecze kontrolne. Grzegorz Wojtowicz. Chciałem jeszcze zapytać, bo okno transferowe się zamknęło i nie udało się no, wypożyczyć czy tam sprzedać jakichś piłkarzy, którzy byli na pana liście. Czy ten fakt, że oni już zostaną i będą w Wiśle do końca, zmienia ich jakoś sytuację w drużynie? Czy będzie pan ich jakoś bardziej uwzględniał teraz w kontekście no, walki o kadrę meczową? To znaczy, no, chciałbym, nie wiem, czy to jest do końca prawda, że zupełnie się okienko transferowe zamknęło. No, niższe ligi, chyba jeszcze niższe ligi jeszcze można wytransferować zawodników, więc tutaj jeszcze mamy czas na pewne kwestie. Natomiast tutaj jest sugestia, że teraz będę z nich korzystał w większym wymiarze, tak jakbym specjalnie gdzieś tam ich odsuwał od zespołu. Nie, po prostu ci zawodnicy, którzy nie mieszczą się teraz w kadrze, czy to meczowej, czy to w 11, czy w kadrze meczowej. U mnie jest tylko jeden decydujący czynnik, czyli forma sportowa i nic więcej. Czy to już wszystkie pytania do trenera przed meczem? Widzimy, że tak. W takim razie bardzo dziękujemy i do zobaczenia w piątek. Dziękuję bardzo. Do widzenia.